Przyjechał pan! Powtarzała drżącym głosem: Przyjechał. O ile zdolna była do zaobserwowania czegoś w tym stanie podniecenia, wydawał się jej jakiś poważny i skupiony. Zawstydziła się, gdy przy witaniu pocałował ją w rękę na ulicy, na ludzkim widoku. Ledwie znaleźli się wewnątrz, wziął ją za ręce i patrząc w oczy, powiedział: Nigdy nikogo tak nie kochałem jak ciebie. Nie mogę bez ciebie żyć, czy zgodzisz się zostać moją żoną? Pod marysią ugięły się kolana, a w głowie jej zawirowało. Co pan, co pan mówi? wyjąkała. Proszę cię, marysiu, byś zechciała zostać moją żoną. Ależ to niepodobieństwo! prawie krzyknęła. Dlaczegoż niepodobieństwo? Niech się pan zastanowi! Wyrwała ręce z jego ścisku. Przecież pan nie mówi tego poważnie. Zmarszczył brwi. Czy mi nie wierzysz? Nie, nie, wierzę, ale czy pan pomyślał, Boże, co by to było, pańscy rodzice, ci tutaj, w miasteczku? Zatruliby panu życie, zakrakaliby, znienawidziliby mnie. Czyński skinął głową. Owszem, przewidziałem to wszystko. Wiem, że czeka nas wiele, może bardzo wiele przykrości, szykan, afrontów, ale mając do wyboru albo to, albo wyrzeczenie się ciebie, gotów jestem na wszystko. Z bardzo prostego powodu. Kocham cię. A jeżeli ty tego nie rozumiesz, to widocznie ludziłem się co do twoich uczuć i ty mnie wcale nie kochasz. Spojrzała na mnie z wyrzutem. Ja, ja pana nie kocham. – Maryśku! – pochwycił ją w ramiona i obsypał pocałunkami. Jego porywczość i siła, z jaką przycisnął ją do siebie, obezwładniły Marysię. Nie chciała się bronić i nie mogła. Była w tej chwili nieludzko szczęśliwa. Przysięgłaby, że od początku świata żadna dziewczyna takiego szczęścia nie zaznała. Jeżeli kiedykolwiek w jej rozmyślaniach znalazły się jakieś najdrobniejsze zarzuty przeciw Koleszkowi, teraz nie pozostało po nich śladu. Oczywiście nie wierzyła w to, że ich małżeństwo dojdzie do skutku, to było nieprawdopodobne, ale już sam fakt jego decyzji, niewątpliwie szczerej, sama jego dobra wola, samo to, że przełamał siebie i uczynił to dla niej, świadczyło o jego szlachetności, o głębi uczuć, o wyjątkowości natury. Gdyby zapytano ją teraz, czy może istnieć człowiek bardziej wartościowy od niego, zaprzeczyłaby z czystym sumieniem. I nagle chce wziąć ją za żonę, ją, która nawet w tym wyśmiewanym miasteczku jest. Przyblędą, ubogą sierotą, bez rodziny, bez przyjaciół, oprócz wiejskiego znachora, bez grosza przy duszy, wprawdzie w porównaniu z innymi panami radolińskimi jest bardziej wykształcona i może inaczej wychowana dzięki matce, ale czyż jej wychowanie, wykształcenie i obycie nie raziłoby w jego środowisku? Jej ojciec, którego straciła, gdy miała lat kilka, był podobno lekarzem. Jej ojczym, którego jak ojca kochala i nazywała ojcem, był tylko leśniczym, skromnym oficjalistą dworskim. A matka, wprawdzie, pochodziła ze znanej rodziny, lecz tu, w okolicy sama, znana była jako biedna nauczycielka muzyki i języków, a później już tylko jako szwaczka. Czyż tacy ludzie jak państwo czyńscy, ludzie z takiej sfery, gdzie większą zwraca się uwagę na pochodzenie i rodowody niż u prawdziwej arystokracji, czyż zdołaliby pogodzić się z tym, że ich syn takie zawiera małżeństwo? Ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, Marysia o tym właśnie zaczęła mówić Leszkowi. Słuchał jej uważnie, nie przerywał, a gdy skończyła, powiedział. I cóż z tego wszystkiego? Czyż to w czymkolwiek zmienia fakt, że się kochamy? Nie, tego nic zmienić nie może. Będę pana kochała zawsze pana jednego, aż do śmierci, szepnęła cicho. Ale widocznie dla ciebie to nie jest takie ważne, by o to walczyć, by znieść różne przykrości i zmartwienia. Potrząsnęła głową. O nie, nie o mnie mi chodzi. Ja byłabym gotowa na każde poświęcenie, na każde upokorzenie, ale ty. Cóż ja? zapytał niemal gniewnie. Ty unieszczęśliwi cię to z niechęci, złamie. Zerwał się i załamał ręce. Maryśka, maryśka, jak ci nie wstyd! Obrażasz mnie! Jak możesz tak nie wierzyć w moje siły? To nie to zaprzeczyła. Wierzę w nie, ale nie mam. Prawa narażać cię na to wszystko. Nie chcę stać ci się kulą u nogi. I tak już jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. O, to bardzo ładnie. Jesteś już szczęśliwa. A o mnie mniejsza, co? Ja mogę nadal być nieszczęśliwy? Bo tobie ubzdurało się, że możesz stać się jakąś kulą u nogi? Wstydziłabyś się. Żeby taka inteligentna i taka rozsądna panna mówiła podobne nonsensy. I w ogóle, kto cię upoważnił do decydowania o moim losie? Ona nie ma prawa narażać mnie, ale chyba ja mam prawo. A ja chcę, ja muszę i koniec. Czy sądzisz, że jestem takim niedolęgą, że muszę już koniecznie być uzależniony od rodziców? Nie obawiaj się. Jeszcze mnie nie znasz dostatecznie. Nie należy do tych, którym można w kasze dmuchać, zobaczysz. A zresztą nie ma o czym mówić: no, postanowienie zapadło i basta. Uśmiechnął się i znowu przytulił ją do siebie. I przynajmniej ty jedna nie utrudniaj mi tej walki. Walki o moje i twoje szczęście, o nasze szczęście, bo doprowadzisz mnie do szaleństwa i palny sobie w łeb. Leszku, najdroższy mój, najukochańszy! Kurczowo zaciskała ręce koło jego szyi. Zobaczysz, moja mrysieńko, że będziemy najszczęśliwszym małżeństwem na Ziemi tak, tak tuliła się do niej. Nie była już zdolna do myślenia, do protestowania, do sprzeciwu. Wierzyła mu. Pokonał jej wątpliwości swoim zapalem i wolą Leszek. Wyjął z kieszeni małe pudoleczko, a z niego wydobył pierścionek z szafirami. Oto mój znak ochronny powiedział wesoło, wkładając pierścionek na jej palec byś pamiętala, żeś jest moją niepodzielną własnością. Jaki piękny! Te kamyki mają kolor Twoich Oczu, Marysieńko. Długo przyglądała się pierścionkowi, wreszcie odezwała się ze zdziwieniem i nabożeństwem w głosie: To ja jestem zaręczona? Tak, kochanie, jesteś moją narzeczoną. Narzeczoną powtórzyła ze smutkiem. Czego boisz się, Marysieńko? że czy ja wiem że wszystko to rozwieje się zniknie że coś nas rozdzieli wziął ją za rękę oczywiście najdroższy mój skarbie należy zachować maksimum ostrożności należy uniemożliwić jakiekolwiek intrygi i podobne rzeczy dlatego musimy zachować Ścisłą tajemnicę. Nikt, ale to absolutnie nikt, nie powinien dowiedzieć się o naszych zaręczynach. Ułożyłem już sobie pewien plan. Gdy doprowadzę do urzeczywistnienia tego planu, szast prast bierzemy ślub. Klamka zapadnie i chociażby na głowie stawali, już nic nie wskurają. Tylko pamiętaj: milczenie.